Dzień dobry, Teraniem. Emil z tej strony z kanału MSC2TV. Witam was w kolejnym odcinku StarCraft 2 Art of the Swarm, czyli serce roju. Byłaś sercem roju mym, czy jakoś tak dalej. Może nie będę jednak wam śpiewał. No cóż, po stronie prawej, w kolorze niebieskim, jest Liquid Ban, jego przyjmkiem w dniu dzisiejszym. Natomiast jest w Lashmu Sun, Korea kontra Dania. Niewiarygodny turniej organizowany przez Szwedów, komentowany przez Anglika w języku angielskim, oczywiście przez Anglika oraz Amerykanina. Fajnie to wygląda, prawda? Ludzie tak krzyczą na globalizm, jest zły, niedobry i tak dalej, globalizację, a zobaczcie, jakie cudowne rzeczy się tutaj pojawiają. Mamy grę robioną przez Blizzarda, firmę amerykańską. Turniej sponsorowany przez firmę szwedzką, amerykańską i jeszcze dwie szwedzkie, organizowane przez Szwedów, komentowane przez Polaka, na serwerze, na serwisie streamingowym francuskim. Team Flash Wolves jest z Tajwanu, swoją drogą, to jest ogólnie tajwański team. Duńczyk gra. I Team Liquid, to ciężko powiedzieć, jaka to narodowość, bo Team Liquid już ma wszystko. Tak naprawdę. No dobra, gadu, pogadałem. 1-1 best of BO3, czyli do dwóch wygranych. Kolejne, ta wygrana w tej grze decyduje, kto będzie grał z Janem o awans do kolejnej rundy. Pierwsze dwie gry podobały mi się bardzo. Ta druga była emocjonująca na początku. Kiedy próbował atakować Sun, nie wyszło. No i potem domyślaliśmy się, jak to się musi skończyć. I skończyło się, jak się skończyło. Pierwsza gra też była fajna, kiedy Darki sobie poszalały. Rzadko kiedy widujemy taką wczesną agresję na Darkach. Dlatego jest w stanie to zadziałać i zrobić krzywdę. Nie, widać, że na moim czacie jest całych 3 maturzystów tegorocznych. Aha, i tak nie zdacie, nie uczcie się. Nie no, oczywiście uczenie się dzień przed maturą nie ma najmniejszego sensu. Przejrzenie notatek, tak, przejrzenie ściąg, oczywiście też. Ktoś powie, ale Szemilu, nie wolno ściągać. Ja wiem, ja nie ściągałem, to znaczy przygotowałem sobie ściągi, bo przygotowanie sobie ściąg jest bardzo fajnym sposobem nauki. Zostawiłem ich 90% w domu, wziąłem ze sobą tylko jedną. Otóż to były ściągi, gdzie były napisane lektury, a w lekturach były napisane imiona bohaterów tych lektur, bo tak się składa, że ja byłem w stanie opowiedzieć całą lekturę od początku do końca, nie wymieniając nawet jednego bohatera tego, tejże lektury, bo zapominałem, to tak samo z historii, miałem zawsze problem, że zapominałem dat, nie byłem w stanie zapamiętać dat, wiedziałem, co się dzieje po kolei, co po czym, co było wcześniej, później, ale nie znałem tego. No ale wracając do mojego opowieści maturalnej, byłem jeszcze 4., 5. rząd chyba i mam tą jedną ściągę, jest wypracowanie, nie pamiętam już o czym w sumie i za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywali bohaterowie. Nie pamiętam, no po prostu nie pamiętam tego, jak chcę to zrobić. Próbuję wyciągnąć tą ściągę, jako że ja nie ściągałem nigdy, ja naprawdę nigdy nie ściągałem z jakikolwiek ściąg, zero wprawy w tym, no mniej więcej ściąga mi wyleciała, pan dyrektor naszej szkoły się na mnie popatrzył, polonistka się na mnie patrzy i powstrzymują się od śmiechu. Tym bardziej, że mnie doskonale znają i wiedzą, że nie ściągałem nigdy. Nigdy nikt w życiu mnie nie złapał na ściąganiu, bo tego nie robiłem. Wziąłem tą ściągę, zgniotłem, włożyłem do kieszeni i powiedziałem, fuck it. Przypomnę sobie albo sobie nie przypomnę. Na szczęście przypomniałem sobie gdzieś pod koniec. Zostawiłem sobie specjalne miejsce, takie niewiele, tak żeby nie było wiadomo, czy to będzie StarCraft 2, czy StarCraft 2. Czy to jest po prostu odstęp większy, czy też miejsce na imię. Przypomniałem sobie imiona. Bardzo dobrze. Ale my chyba mówiliśmy o StarCraftcie, prawda? Chyba tak. Mówiliśmy o StarCraftcie, ale nic ciekawego się nie działo. Oprócz tego, że mamy Feniksy, co jest bardzo fajne. Będzie latał Feniksami. Zostało zeskautowane? Tak, to zostało zeskautowane. Ja w ogóle zdawałem starą maturę. Przecież nie wiedział. Ostatni rocznik w liceum, który to robił. Więc Feniksy, Feniks, Zeot i teraz pytanie, Kolosus czy Archon? Bardziej tutaj by podchodziło pod Archon, ale to jest bardzo ciekawa kompozycja w momencie... jedna mina sobie wybuchła, coś tam ściągnęła. Nie, nikogo nie ściągnęła, bo Feniks ma 180 łącznie życia, a tylko 160 zadaje obrażeń mina, ale udało się to przegonić. Więc Zeot, Feniksy i potem właśnie robimy albo Zeoty, albo do tego wszystkiego, zeloty to jest zawsze
I pytanie, albo kolosy, albo archony. Archony rzadziej widuję, kolosy są jednak tutaj bardzo fajne. Dlaczego archony rzadziej widuję? Z tego względu, że zmuszamy przeciwnika do tego, aby tworzył wikingi zamiast medivaku. I on wtedy nie bardzo ma jak leczyć to wszystko. A biorąc pod uwagę, że będziemy mieli u dołu dużo zlotów, zanim wikingi zniszczą te cztery kolosy, my jesteśmy w stanie to wygrać. No cóż. W międzyczasie Feniksy próbowały odciągnąć przeciwnika, zmusić go, żeby wrócił, ale ten no, szykuje się do ataku. 25 Marinesów, 3 Feniksy i Mothership Core i to by było na tyle. I to by było mniej więcej na tyle i ta agresja będzie bardzo niebezpieczna. Fotonowy Charge na razie nie odpala, chociaż może dwa odpalić. Czemu jeszcze tego nie robi? Dobra, odpalił ten jeden. Force Fieldy gdzieś będą postawione, na razie tego nie ma. Archon próbuje z przodu, Archon jest, są wzięte na pierwszy cel. Phoenix już się pojawił, żeby pozbyć się Medivaca i to się też uda. Medivac padnie. Pięknie. Pięknie. Cudownie. Ładna obrona, mogło być niebezpiecznie. A mogło być niebezpiecznie. Przy okazji na Steam jest dwuminutowe opóźnienie. Innymi słowy, dopiero mój tekst maturalny się pojawił. No. Tak, to była piękna ta matura. Było fajnie. Jeszcze była fajna matura z języka polskiego. Oj, uwaga. Uwaga, co się tutaj dzieje. Z języka polskiego nie zapomnę też. Ach, dobra, skoro mamy tematy maturalne, to niech będą. W StarCraftie dużo się na razie dzieje. Fajna obrona, duża mapa. Matura z polskiego, pytanie losuje, porównaj światopogląd Tytmajera i Sefa na podstawie ich utworów. Jeden był kowal, a drugi za cholerę, nie pamiętam jaki, ale pamiętałem, że Tytmajer był bardzo porąbanym facetem. W ogóle nic nie pamiętałem o Stafie, ale domyśliłem się mniej więcej jak to wygląda. Ładna ściema, zapodałem na freestylu, tak zwanym, i piąteczka z matury ustnej. Ale nic o Stafie nie przeczytałem, nie przygotowałem się nic o Stafie. Wiedziałem, że Tytmajer był marudził, że wszystko jest złe, wszystko jest nie tak jak trzeba. I podnoś minę! Kill that mine! Mina podniesiona, zestrzelona, na siebie tak nie krzyknąłem. Ale fajnie. Matura z polskiego była ustna, była już bardzo prosta. Dobra. Zeloty, dwa Feniksy. Spoko, jeszcze raz podchodzi gdzieś tam od... O, nie wychodzi. Próbuję podnieść te miny, no i teraz zlatakują na speedzie. Jest jeden Archon, jedna mina się rozsadziła, to łatwo i włączenie na kolejne. Za mina podniesiona po raz kolejny. Chciała się zakopać. No i zlot teraz ruszają do bolu. Jak wyglądają ulepszenia? Tu nie chcę walczyć sam, bo to nie ma sensu, bo tam przynik by się schował i nie dałby rady go otoczyć. Kolejne zloty są wzywane, jak tam mina. Mina jedną jednostkę zabitą ma. Nie, jest tutaj to skanowanie tego wszystkiego. Miny grzecznie czekają. Kolejne są zakopywane. No i już zloty mogą być problem. I zdaje sobie z tego sprawę Sand, że tego nie wygra. I się wycofuje. Się po prostu wycofuje. Dobra, jeszcze jest Psionic Storm. Do tego wszystkiego przyda się na pewno. Bez Psionic Storm nie ma co się zbliżać do tej armii. Ale dwie dobre burze to jest to. Czy ja właśnie widzę wojdy? Ja widzę wojdy. Wojdy zawsze spoko, w szczególności na medivaki. Szybko to niszczą. Bardzo szybko. Kolejny skan już jest. Tych zelotów naprawdę robi się dużo. Naprawdę, naprawdę dużo. Próba dropowania, tam nie ma nikogo, żeby wrócił, nie ma żadnych Feniksów, wyciągnął jedną jednostką, fotonowy charge odpalony. Możemy teraz wrócić Mothership Core'em po tą armię i zrobić Mass Recall albo coś w tym stylu, albo po prostu powiedzieć do widzenia Nexusie. Mówimy raczej do widzenia Nexusie w tej chwili, armia musi być podzielona, podchodzić z dwóch stron, żeby udało się bezpiecznie pod to przedostać, ale właśnie jest taki problem, jak on podzieli tą armię, to bany może mieć zbyt silne jednostki i Terran może awansować do kolejnej rundy. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zobaczyć TVZ, bany kontra Kiana, to już w sumie widzieliśmy do tej pory i znowu atak Photon Overcharge by się przydał, jeszcze jeden, poprosimy ten Photon Overcharge, jest, jednostki stracone, zobaczmy 11-7, jakoś bez wielkiej tragedii, ale tu będzie smutne, że zostanie chyba kolejny Nexus zestrzelony. Tak też będzie, zesnajpuje tego Nexusa, nie ma innego wyjścia i zostaje sam tylko z jedną bazą. Dobra, jest. No
No i cóż, plus 2 do ataku, bardzo ładnie. Do tego wszystkiego medivaki, proszę bardzo, Marines, Marudery są leczone. I należałoby grzecznie zaatakować z drugiej strony. Sionic Storm jest. Czekają High Templary. Czekają High Templary i ten atak musi w tej chwili się udać. On musi tym atakiem naprawdę zrobić coś złego. Stawia sobie dwa Nexusy. Jest jego wydobycie mocno ograniczone. O 1000 minerałów mniej niż przeciwnik. Mimo że ilość harwesterów była przez pewien czas chyba większa, ale tylko była przez... Nie, taka sama była. Muły. Bany jest naprawdę fajny i jest w dobrej chwili. Ma dobrą sytuację. W dobrej chwili. Co jeszcze? Przydałby się obs z przodu, żeby właśnie zesnajpować feedbackami te ghosty. Jeżeli to się uda, wygląda to, że się może udać. Jeden, drugi feedback i jeszcze jest jeden ghost. Jeszcze gdzieś jest jeden ghost, ale High Templary czekają z tyłu. Obserwer pilnuje i widzi te wszystkie miny. Jeden Sionic Storm nie zniszczy miny swoją drogą. Postanowił zrobić kamikaze run, żeby miny były aktywowane, aktywował tylko i wyłącznie dwie. No i teraz czekamy na burzę. Gdzie są te burze? Gdzie jest? Nie ma burz. GG, więc następny mecz Liquid Bany kontra Hian. Będzie dobre TVZ. Rewanż, po prostu będzie teraz rewanż. Osobom na YouTubie, no cóż, dziękuję, że posłuchaliście mojej historii dotyczących matur. Matury były fajne. Opowiem jeszcze o maturze z wiedzy o społeczeństwie ustnej. A do tej pory do usłyszenia, do zobaczenia na YouTubie. Cześć!